W sobotę 5 grudnia leszczyński rynek rozbłyśnie światełkami, zrobi się nastrojowo i świątecznie i tego dnia nie zabraknie atrakcji dla fanów żużla. Świąteczne spotkanie, na które zaprasza prezydent Łukasz Borowiak, rozpocznie się o godzinie 14 od atrakcji dla dzieci, dla których przygotowano gry i konkursy. Od godziny 15 na najmłodszych czekać będzie święty Mikołaj. Pan z siwą brodą wysłucha próśb i życzeń dzieci. Te będą mogły je wrzucić do specjalnej czarodziejskiej skrzyni. Dorośli z kolei będą mogli w ten sposób zgłaszać swoje uwagi dotyczące miasta. Biało-niebieskie Mikołajki to także gratka dla fanów żużla. Na rynku pojawią się żużlowcy Fogo Unii Leszno. Będzie okazja, by z nimi porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcie, zdobyć autograf. Ale najważniejsze wydarzy się około godziny 16.30. Wtedy to leszczyński rynek rozbłyśnie tysiącem światełek. Te pojawią się także na 12-metrowej choince. Współorganizatorem wydarzenia jest Unia Leszno i Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka. Wydarzenie sponsoruje Enea.